Poniedziałek, 15 kwietnia, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu o tym, jak wygląda sytuacja w pośredniaku, o rywalizacji na słowo i o pierwszym w sezonie wypadzie na rajd rowerowy z Osirem. Bezrobocie na umiarkowanej stopie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wynosi 6,6%. Dla Piotrkowa 6, dla powiatu 6,8. To dane z początku roku, ale tendencja będzie się zmieniać na lepszą, bo kwiecień to czas, kiedy zaczynają się prace sezonowe. Statystyczne dane i aktualną sytuację po raz pierwszy przedstawił nam Arkadiusz Niecka, który 2 miesiące temu objął stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Już od 1999 roku pracuję w publicznej służbie zatrudnienia. Pracowałem do 2017 roku. W 2017 roku zostałem dyrektorem Urzędu Pracy, ale Łódź Wschód. Natomiast miałem 5-letnią przerwę, zajmowałem się zarządzaniem kryzysowym. Na chwilę obecną cieszę się, że mogłem wrócić na to stanowisko. Jak mówi nowy dyrektor pośredniaka, jego zadania to kontynuacja dobrej współpracy z pracodawcami z terenu powiatu i Piotrkowa Trybunalskiego oraz wnioskowanie o finansowanie Funduszu Pracy. A jeśli o pracy mowa, to jak mówi dyrektor, na ten moment jest dobrze. W ofercie jest 230 ofert pracy, między innymi w produkcji, usługach czy logistyce. Zaczyna się sezonowość. Liczymy na to, że pojawią się niedługo oferty w zakresie ogrodnictwa, branży rolniczej, no i branży budowlanej. 3681 osób zarejestrowanych, 1850 osób z powiatu, 1831 z miasta Piotrkowa. Dla bezrobotnych pośredniak proponuje nie tylko pracę na etat, ale i staże, prace interwencyjne czy szkolenia. Powiatowy Urząd Pracy wystąpił również o dodatkowe środki dla 150 osób. Wszystkie aktualne informacje śledzić można na stronie internetowej pośredniaka oraz Facebooku. Trwa kampania przed drugą turą wyborów, a w niej pojawiło się pytanie o debatę między kandydatami. Czy odbędzie się ona w radiowej rozgłośni, czy na neutralnym gruncie, lub czy w ogóle do niej dojdzie? Krzysztof Chojniak wystosował do Juliusza Wiernickiego zaproszenie do debaty prezydenckiej na neutralnym gruncie. W wydanym dziś oświadczeniu kandydata czytamy. Radio Strefa FM podało do publicznej wiadomości na swojej antenie termin i formę debaty, bez żadnej konsultacji ze mną i moim komitetem wyborczym. 12 kwietnia mój komitet wystosował do Komitetu Kontrkandydata i Radia Strefa FM zaproszenie, w którym zaproponowaliśmy możliwość ustalenia wspólnych, satysfakcjonujących wszystkie strony warunków debaty. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi od Komitetu Wyborczego pana Juliusza Wiernickiego. Jakie jest stanowisko drugiego sztabu? Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców z sercem dla Piotrkowa poinformował nas, że ich kandydat potwierdził swój udział w debacie prezydenckiej organizowanej przez radio. Wrażliwi na piękne słowa i uczuleni na zasady dykcji. Nieobce są im emocje słowa, a płynące z prozy czy wierszy przesłanie lubią prezentować publicznie. To charakterystyka uczestników eliminacji rejonowych do 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ten etap konkursu odbył się w minioną sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury. Konkurs od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodych ludzi. Dla uczestników sprawdzenia się w sztuce, jaką jest recytacja czy monodram, to wkład w rozwój osobisty. Chciałabym studiować tak właściwie na filmówce, więc myślę, że bardzo by mi się przydały właśnie te doświadczenia zdobyte na tych konkursach. Więc można kochać i nie wiedzieć o tym. W trakcie konkursu na scenie zaprezentowano monodramy, poezję śpiewaną oraz recytację. Ten konkurs pokazuje nie tylko, jak urokliwa jest sztuka recytacji, ale również to, że młodzi ludzie w dobie skracania mowy i rozmów przez SMS jednak stawiają na piękną mowę ojczystej. Zależy w jakim środowisku. Naprawdę. Uważam, że mimo tego rozwoju technologii, tego, że cały czas rozmawiamy przez telefony, komputery i tak dalej, da się znaleźć miejsca, gdzie człowiek pójdzie i poczuje się jakby tej całej technologii, tego internetu, tych skrótów i tak dalej tak naprawdę nie było. I wydaje mi się, że tutaj tak ten OKR może jest po części właśnie takim miejscem, gdzie nawet młodzi ludzie odchodzą trochę od tych wszystkich skrótów.
i takiego potocznego słownictwa. Wśród nominowanych do kolejnego etapu konkursu Piotrków reprezentować będą Karol Drechna i Anna Grzyb. Dni muzyki kameralnej wystartowały. To jedno z najdłużej istniejących wydarzeń kulturalnych. W tym roku to już 53. edycja tego muzycznego wydarzenia. Inauguracyjny koncert w sali Piotrkowskiego Muzeum odbył się w niedzielne popołudnie. Barwy fletu to tytuł koncertu, który w tym roku zainaugurował 53. Dni Muzyki Kameralnej. Przed licznie zgromadzoną w sali Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim publicznością wystąpił Rafał Mokrzycki przy fortepianie i Daniel Mieczkowski na flecie. To jeden z najstarszych instrumentów, który na przestrzeni lat przechodził wiele przeobrażeń. Generalnie jeśli chodzi o flet, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ tak naprawdę ten instrument należy do najstarszych w historii. Natomiast droga, jaką przeszedł od piszczałki, która miała jeden albo dwa otwory, albo wręcz w ogóle, do formy współczesnej, którą mamy dzisiaj, była bardzo długa i złożona. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to instrument, który ma szalenie dużo możliwości brzmieniowych i barwowych, więc myślę, że bez względu na repertuar, bez względu na epokę, w której był wykorzystywany, to jest instrument bardzo atrakcyjny dla słuchaczy. Podczas koncertu muzycy zaprezentowali całe spektrum repertuaru fletowego, od Walter Egizy Konga, przez muzyków francuskich, aż po lekki styl Brion w twórczości Dopplera. Dni Muzyki Kameralnej to okazja do tego, by promować muzykę poważną i klasyczną. Ten festiwal odbywa się w Piotrkowie od 53 lat i cieszy się popularnością wśród słuchaczy i poklaskiem wśród muzyków. Uważam, że jest to bardzo ważne. Taka działalność popularyzatorska, edukacyjna jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, w czasach szybkiej cyfryzacji. Jednak powroty do korzeni uważam, że są bardzo interesujące zarówno dla starszych, jak i dla młodszych słuchaczy. Trzeba muzykę poważną, klasyczną promować? Ale rzeczywiście to jest tak bogata gałąź sztuki, że nie sposób tutaj jakoś ją pominąć. A z kolei jeszcze odniosę się do tego, co Rafał mówił. Wykonywanie tego typu muzyki w tak pięknym miejscu też, w tak sprzyjających warunkach jest nie dość, że wielką przyjemnością dla wykonawców, to jeszcze mamy nadzieję również, że dla wszystkich słuchaczy. Inauguracyjny koncert to tylko przedsmak tego, co czeka miłośników muzyki klasycznej. Kolejne koncerty odbędą się 21 kwietnia, 28 kwietnia i 12 maja. Najbliższy to Mały Wiedeń z najpopularniejszymi ariami i duetami operetkowymi. W muzeum rozstrzygnięto konkurs plastyczny Piotrków w oczach małych artystów. Konkurs dedykowany był dzieciom i młodzieży, a zadaniem miało być przedstawienie Piotrkowa ich oczami. W efekcie na pracach pojawiły się najpiękniejsze piotrkowskie zabytki. Trzecie miejsce przyznano Aleksandrze Kani, drugie Julii Krawczyńskiej, a pierwsze Alicji Michalak. Przez dwa dni młodzi akordeoniści nie tylko prezentowali swoje konkursowe wystąpienia, ale mogli też posłuchać mistrzów. Z koncertem w ramach 20. Regionalnego Konkursu Akordeonowego wystąpiła Natalia Kowalska. Tak po mistrzowsku zaprezentowała się Natalia Kowalska. Wirtuozyjne wręcz wykonanie utworów pokazało kunszt artystki. Podczas tego koncertu zaprezentowała się na doskonale znanej scenie, bo to właśnie tu wielokrotnie występowała jako uczestniczka i laureatka Regionalnego Konkursu Akordeonowego.
Co ciekawe, jest jedną z dwóch osób w całej długiej historii konkursu, która wygrała go we wszystkich kategoriach wiekowych. Po latach powróciła na scenę Szkoły Muzycznej w Piotrkowie, tym razem także jako juror, co jak podkreślała, było dla niej wielkim wyzwaniem. Szczerze mówiąc, wolałabym chyba grać niż oceniać, więc wielkie szapoba dla wszystkich jurorów, tych bardziej i mniej doświadczonych, dlatego że teraz z perspektywy tej nowej jurorskiej doceniam naprawdę ich pracę i rozumiem, z czym to się je, jak trudno jest oceniać, znając już perspektywę wykonawcy. Natalia Kowalska jest absolwentką klasy akordeonu Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatką ponad 41 nagród na konkursach oraz festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Razem ze skrzypaczką Magdaleną Czestkowską-Biernacką od lat tworzą akordeon duo i właśnie tego duetu nie mogło zabraknąć również na tym koncercie. Sezon rozpoczęty, ten rowerowy i wycieczkowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ruszył z cyklem wycieczek rowerowych. Pierwsza w tym sezonie odbyła się w sobotę. Na starcie wycieczki rowerowej pojawili się przede wszystkim prawdziwi miłośnicy roweru. Bo rower to nie tylko atrakcja od święta. Dla nich rower to ukochany środek lokomocji. Jeżdżę non-stop. To jest normalka. Trening czyni mistrza i tego się trzymam. Co daje pani rower? Co mi daje? No, że jeszcze żyję i się jako tako ruszam. To mi daje. Nie, ruch, ruch, jeszcze raz ruch. Przede wszystkim mój środek komunikacyjny, bo nie mam samochodu, jestem niezmotoryzowana, więc po prostu rower. Sama przyjemność. Ale na starcie rajdu byli tacy, dla których był to pierwszy w tym roku wyjazd na rowerze. Sporadycznie raczej, bo nie mam czasu, ale chciałabym więcej, żeby móc jeździć. Czyli taka wycieczka to okazja do tego, by pojeździć na rowerze. Dosłownie, właśnie chciałam pierwszy raz spróbować tutaj w rajdzie. Chwilę po godzinie 10 ruszyli ulicą Świerczowską ku przygodzie do Włodzimierzowa. Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie wiosenno-letnim, a nawet jeszcze w czasie jesiennych wysokich temperatur, cyklicznie organizuje takie wycieczki. Chodzi o promocję zdrowego trybu życia. To jest ziszczenie marzeń o 7-milowych butach. Okazuje się, że rower 7 razy szybciej, dłużej, 7 razy dłużej pozwala nam powiększyć swoje możliwości, czyli i zasięg, i prędkość, tę, którą rozwijamy, i szereg innych korzyści z tego płynących. 7-milowe buty stały się faktem już od wielu lat. Dystans pierwszej wycieczki rowerowej w jedną stronę liczył blisko 12 kilometrów. Młodzi recytują, a seniorzy piszą. Jak? O tym można było się przekonać podczas wieczoru literackiego w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Refleksyjnie, nastrojowo i twórczo. Tak było podczas wieczoru literackiego w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas tego spotkania jego uczestnicy wysłuchali efektów twórczości uczestników warsztatów literackich prowadzonych w Ośrodku Edukacji Artystycznej przez Barbarę Gajewską. Nic nowego nie powiem, stwierdzając, że twórczość jakakolwiek przynosi człowiekowi satysfakcję, radość. Chcemy się dzielić z innymi tym, co przeżywamy, tym, jak postrzegamy świat. A twórczość wyrażana słowem no jest dla mnie szczególnie cenna, bo ja to kocham, bo też piszę. Dla uczestników warsztatów możliwość twórczości literackiej w prozie, jak i liryce, to możliwość wyrażenia siebie. Śmierć przyszła szybko, szybko zabrała niespełnionego malarza. I poszedł malarz w ostatnią stronę. Dusza odeszła pod chmury. Zostawił prace niedokończone, szkice i martwe natury. Co pani daje poezja? No tak jak mówię, bardziej ważniejsza od chleba. Głód uczuciowy przychodzi, to jest konieczne.
wielu ludziom też. I pisze pani w każdym momencie? Nie, poetą się bywa, poetą się nie jest cały czas. Poetą się bywa, ale bywa się. Przyjemność, radość, wspomnienia. Zaspokajam swoje tęsknoty do stron rodzinnych, bo nie pochodzę stąd, tylko pochodzę z Dolnego Śląska i ciągle do niego tęsknię, więc w tym się wyrażam po prostu w literaturze, w opowiadaniach. W trakcie wieczoru zaprezentowano kilkanaście utworów napisanych przez uczestników warsztatów. Były to wspomnienia i przeżycia przelane na papier w formie literackiej. Kulturalnie kończymy, a za chwilę będzie coś z branży odzieżowej, czyli jak wygląda produkcja ubranek dla dzieci, a to już w leksykonie piotrkowskich firm, na który serdecznie zapraszam. Dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Jak Pinokio. Pinokio to polska marka mody dziecięcej. Działa w Piotrkowie Trybunalskim od ponad 30 lat i podąża za zmieniającymi się trendami w ubieraniu i wychowywaniu najmłodszych. Priorytetami firmy są jakość, trwałość, komfort i niebanalna estetyka. Na każdy sezon projektanci firmy wprowadzają nowe motywy i kolory, które pozostają w zgodzie ze światowymi trendami. Ubranka, które w 100% szyte są w Piotrkowie Trybunalskim, znaleźć można w wielu krajach Europy, a także w Ameryce i Azji. Rodzice założyli firmę w 1991 roku. Zaczęło się od pieluszek tetrowych. To jeszcze mama właśnie szyła te pieluszki, gdzieś tam próbowała to sprzedawać. Później zaczęła się już współpraca z jakimiś sklepami, z hurtowniami. Zaczęły się niemowlęce ubranka, właśnie body, pajacyki, które wszyscy znają dobrze. Zaczęła się też już szycie, zaczęła się krojownia. Pierwsza krojownia w sumie była w domu. Także de facto my z bratem jesteśmy od małego gdzieś tam zaznajomieni ze szwalnią, z procesem takim produkcyjnym, gdzieś no, mamy to no, trochę można powiedzieć, że we krwi. Z takich właśnie zabawnych anegdotek to jest tak, że jak się śmiejemy, że na szwalni jest dość głośno nawet, a my rozmawiamy, ja mówię, wiesz co, nie trzeba krzyczeć, bo ja wszystko słyszę, wiesz, mi się, a z automatu to wszystko wytłumia ten dźwięk, także nie no, faktycznie to na pewno, jeżeli chodzi o samą tą ideę, tak, czy takie przywiązanie do jakiejś tradycji właśnie włókienniczej, no to już mamy de facto wypracowane od dzieciaka przysłowiowego. Także takie są początki, tak. Później taki wyraźny przełom, no to jest tam gdzieś po roku 2000, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, to jakby rynek się otworzył, to naprawdę się to wszystko zaczęło rozpędzać, dużo łatwiej było też te gdzieś produkty sprzedawać. No i generalnie u nas też, no wiadomo, że w Polsce się ten dobrobyt rozkręcił, ale też zaczęły się trochę więcej już takiego projektowania, trochę więcej, jakby z każdym rokiem ten produkt dojrzewał, tak? Później nastąpił taki moment, że właśnie już zaczęliśmy projektować profesjonalnie te rzeczy. Zaczęły się kolekcje, nie tylko jakieś modele, pojedyncze kolory, tylko właśnie zaczęły się kolekcje, zaczęły się jakieś motywy. Później właśnie zaczęło się już projektowanie w ogóle zgodnie z trendami, budowanie całej historii, gdzieś jakaś taka wizja, poszukiwanie materiałów, przede wszystkim dobrej jakości. Thank you.
Cały czas to są ubranka dla dzieci do 6 lat. Do 6 lat, czyli można jakby dla wcześniaków również tak od rozmiaru 44 znajdziemy coś w naszym sklepie, jak i dla 6-latków, w zależności od tego, jak dziecko rośnie, jak szybko. Rozmiar 122 w tym momencie jest tym granicznym, gdzieś tam mamy plany, żeby to troszkę jeszcze wydłużać. I co u nas znajdziemy? Znajdziemy przede wszystkim wyprawkę dla niemowlaka w kolorach takich najbardziej popularnych, jak i w takich bardziej wyszukanych, właśnie kolorystycznie zgodnych z trendami mody. Znajdziemy ubranka dla dzieci takich do 2 lat właśnie, gdzieś tak do żłobka, na przykład spodenki różnego rodzaju, bluzeczki, leginsy, bluzki, które są dopasowane właśnie do potrzeb takich mniejszych dzieci. Najważniejsze to jest na pewno przygotować odpowiedni produkt, który będzie wysokiej jakości, będzie się podobał klientom i będzie wygodny w użytkowaniu, ponieważ jak zabraknie którejś z tych cech, to klient będzie niezadowolony, mimo że produkt jest albo wygodny, albo ładny. I ja jako ojciec dzieci, które widzimy tutaj na zdjęciach, codziennie używam tych produktów, widzę, co jest w nich dobrego, co jest w nich złego i staram się je udoskonalać. I przenosimy te doświadczenia właśnie na nowe produkty, które wprowadzamy, tak żeby te produkty były coraz lepsze, coraz wygodniejsze, no i po prostu coraz ładniejsze również. Coraz więcej klientów kupuje przez internet, więc my się staramy pokazać te produkty w największych sklepach internetowych w Polsce i też przenosimy to za granicę, bo również w takich krajach jak Niemcy, Czechy, Słowacja tak naprawdę obsługujemy największe sklepy, w których można kupić produkty dla dzieci. No i staramy się też to jakby przekazywać ten model na kolejne kraje. Chcemy, żeby wzory były przemyślane. Dużo motywów wymyślamy sami, grafiki jakby też jakby według naszych wytycznych projektów. Nie posiłkujemy się jakimiś tak powiedzmy gotowcami, tylko staramy się, żeby te wzory były oryginalne, żeby kolekcje były oryginalne, no i żeby miały też jakieś przesłanie, jakąś wizją spójną gdzieś się kierowały, żeby no przede wszystkim to też wyrażały jakieś emocje, no i żeby wywoływały uśmiech też, tak? Bo to w końcu są rzeczy dla dzieci. W ciągu sezonu, bo jakby przede wszystkim kierujemy się sezonami, mamy wiosna, lato, jesień, zima, to jest około 250 modeli na sezon, w tym momencie nowych wprowadzamy. W całej ofercie jest około 800 modeli, mniej więcej 700-800, w zależności właśnie od tego, jak dużo nam się uda ciekawych modeli wprowadzić. Całość zaczyna się od takich szkicy, od zbierania inspiracji, wyszukania jakiegoś trendu, przede wszystkim wybrania kolorów, które jakby gdzieś tam w trendach widzimy, że będą się przewijać. Do tego już myślimy o jakichś motywach, które będą tutaj trafione. No i potem zaczynamy kompletować bazę modelową, czyli zastanawiamy się właściwie, czy to mają być bardziej sukienki, czy to mają być bluzki, czy to mają być spodnie, dla kogo później ta kolekcja będzie, czy ten zestaw kolorystyczny. No i jakby od tego się zaczyna, a później zaczynamy właśnie już tak technologia, konkretne konstrukcje, formy, wszystko jakby już cyfrowo w tej chwili, także odrobienie kolorów w laboratorium, szablony drukarskie, wszystkie takie niezbędne w tym procesie produkcyjnym elementy, zamawianie materiałów, no i wiadomo, kalkulacje różnego rodzaju, gdzieś tam w tle to wszystko sobie chodzi, musi się zgadzać, natomiast wszystko jest przemyślane, zaplanowane, produkcja no, nie lubi przypadków, więc my też uwzględniamy to na etapie projektowania, jak później będziemy chcieli zrealizować ten program produkcyjny. Odbieramy materiały, wycinamy to później już właśnie za pomocą takich cyfrowo sterowanych maszyn, no i zaczynamy produkcję, ten końcowy model taki, z którym wszystkim się kojarzą branka, czyli trzeba to uszyć, ładnie spakować. Trafia to później do sklepów, pokazujemy to w internecie. No i to jest ten moment, w którym kontakt z produktem mają klienci. W międzyczasie przygotowujemy jeszcze kampanię reklamową, sesję zdjęciową,
Zastanawiamy się właśnie, czy będą jakieś promocje przy okazji jakby właśnie premiery kolekcji, to wszystkie takie elementy jakieś, czym jakby no, staramy się zwerbalizować ten cały pomysł, tak, jak to się, co tam się kryje za tą kolekcją, dlaczego to wybraliśmy, tak, a nie jakiś tam inny motyw. Naszym największym sukcesem jest chyba to, że potrafimy się odnaleźć w wielu różnych sytuacjach. Nauczyliśmy się ze sobą współpracować, bo to jest tak, wydaje się, jak się z rodzeństwem, to wcale nie jest tak łatwo znaleźć receptę na tą współpracę. Natomiast wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim my się rozumiemy. I dla nas chyba ten sukces jest najważniejszy. Kilka ostatnich lat było, otrzymaliśmy wiele nagród, były to Diamenty Forbesa, Gazeta Biznesu. Nawet w jednym roku pamiętam, że byliśmy czwartą firmą w województwie, jeżeli chodzi o tempo przyrostu, wzrostu w naszej kategorii. Także to było dla nas bardzo duże zaskoczenie i wyróżnienie. To, że my potrafimy współpracować, potrafimy się porozumieć, zidentyfikować jakieś potrzeby rynku, wspólnie znaleźć jakąś linię i strategię działania, to myślę, że to jest ważne, bo jakby sukcesy są dzisiaj, jutro są gdzieś, powiedzmy, mniej ważne, czy są jakieś nowe trendy, na coś innego się zwraca uwaga, ale to, żeby mieć sprawnie działający zespół i dobrą komunikację i pomysł jakiś taki i gdzieś tam mieć poczucie, że wiemy, co robić i jak robić, no to jest chyba w dzisiejszych czasach takie kluczowe. Piotrków jest świetnym miejscem, bo jednocześnie jest tutaj taka przyjazna administracja, jest w miarę małym miastem, więc mamy blisko z różnymi, z załatwianiem różnych spraw, z takimi rzeczami jak kurierzy, czy takie sprawy, to bardzo sprawnie i szybko w Piotrkowie idzie. A jednocześnie jesteśmy blisko Łodzi, która jest ogromnym zapleczem dostawców materiałów. Także Piotrków jest tutaj świetny, jeżeli chodzi o takie rzeczy.